Cześć, witam Cię w kolejnym dniu wyzwania. Dzisiaj jest nasz 8 dzień treningowy, 10 dzień całego wyzwania dla zdrowia. Mam nadzieję, że wczorajszy trening wykonany. Opiszcie, jakie macie rytuały poranne, czy jeśli macie dzieci, czy wstajecie dużo wcześniej przed dziećmi, żeby celebrować te poranki. Bo jednak, no, ja pamiętam studia, szkoła, to cały czas jak no byłam w takim pędzie, że ledwo wstałam, szybko zęby, nawet śniadania czasem nie było czasu zjeść i biegiem na zajęcia. A teraz każdy poranek zaczynam wcześniej, żeby celebrować ten poranek. Dlatego opiszcie, jakie macie poranne rutyny, co robicie, czy pijecie tą wodę na szczo, czy od razu wpada kawa, czy nic nie wpada. A dzisiaj Tabata z 8 ćwiczeniami, będzie 4 minuty, będą 4 minuty. Każde ćwiczenie będzie inne, więc będzie na tyle urozmaicona, że mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra, zaczynamy rozgrzewkę. Światło musi się palić, bo jest coraz ciemniej. I tak jak widzicie na ostatnich filmach, że jest dość niewyraźnie. Krążenia ramion do tyłu. Ale no, wybaczyć mi musicie. Teraz skłon do boku. I otwieramy bioderka. Nogi do pośladków, do przodu. Okej, okay, to już ta bata się robi. Teraz ręce w przód, tył. Pamiętajcie po treningu chłodny, zimny prysznic. Dajcie znać, czy macie jakieś postępy w tym. Ok, zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie to będą pajace. Jeśli nie możecie w którychś momentach podskakiwać, róbcie to bez wyskoków. A teraz pajace. Pajace są na tyle delikatne, że tak aż się nie obciąża kolan. Mam na myśli bardziej wyskoki z przysiadu, z wykroków. Dobra, teraz będą właśnie wykroki z wyskokiem. Nie wiem, czy mi się puzzle nie rozłożył. Jeśli nie możecie, nie róbcie z wyskokiem. Dobra, teraz timersy w podporze na całych rękach. Teraz przysiad z wykrokiem, z wyskokiem. Dobra.
pompce, przyciąganie nogi do łokcia na zewnątrz. Pompowany przysiad. Dobra, teraz trochę brzucha. Przyciąganie nogi do brzucha. I ostatnie ćwiczenie. Zostań na plecach. Podciąganie nóg do brzucha. Z odrywaniem lędźwi. Teraz skłony do boku. Niby 4 minuty, ale można się zmęczyć. Jak nie macie czasu na trening, to ta tabata naprawdę jest super rozwiązaniem. No bo co? Nie znajdziesz 4 minut? I skłony. Okej. Dziękuję Ci bardzo. Zaraz zimny prysznic. Fajne śniadanko. Chyba, że stosujecie intermittent fasting, chociaż po treningu, no taki krótki, to możecie to robić. Ale po dłuższym treningu jednak dobrze zjeść białko, albo w ogóle taki cały posiłek. Okej, życzę Wam pięknego dnia, wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim, dobrego samopoczucia, dobrej myśli i energii. Cześć!